Przed wami osoba, która nie tylko świetnie wygląda, ale też świetnie mówi. I ja jestem przeszczęśliwy, że w line-upie, jak to mówią młodzi ludzie, jest w programie, z nami. Radku, w programie, tak, dokładnie. Jesteśmy, myślę po polsku, więc będę mówił po polsku. Że, szanowni państwo, Michał Kosiński przed wami. Wielkie brawa. Zapraszamy, Michał. Zapraszamy. Mówiłem? Dziękuję, dziękuję za miłe przedstawienie. Dzień dobry państwu. Jak się macie? Coś słabo się macie. Czy ja mogę do was mówić bez mikrofonu? Nie. No dobrze. Dobrze, dobrze. Będę mówił z mikrofonem w takim razie. Dzień dobry jeszcze raz. Widzę, że kawy nie było, ale może po tym wykładzie złapiecie jakąś kawę, jeżeli nie zaśniecie tutaj na widowni. To jest mój pierwszy w życiu wykład po polsku, więc zobaczymy jak to będzie. Wczoraj taksówkarz mnie pochwalił, że bardzo się ładnie polskiego nauczyłem i pyta się, skąd jestem, to mówię, że z Warszawy i nie chciał mi uwierzyć. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzę. Fakt jest taki, że w ogóle wielu słów, które dzisiaj chciałem użyć, po polsku chyba nie ma. Na przykład próbowałem przetłumaczyć interfejs i Google Translate powiedział, że interfejs to berło po polsku, więc... Nie było mnie w Polsce kilka lat, ale nadal pamiętam, że berło to nie znaczy to samo. Jestem z Warszawy, jak już wspomniałem. Wyjechałem w pewnym okresie swojego życia do Anglii. Teraz mieszkam w Kalifornii. Bardzo serdecznie zapraszam. San Francisco jest bardzo fajne i można z niego świetnie blogować. Pracuję na Uniwersytecie Stanforda i jeszcze bardziej zapraszam na uniwersytet. Trzeba studiować całe życie, przychodzić na moje wykłady. Mam nadzieję, że was tam wkrótce zobaczę. Nie muszę was pewnie tutaj w tym miejscu przekonywać za długo, że zostawiamy w tym momencie bardzo dużo śladów cyfrowych podczas korzystania z różnych nowych technologii, telefony, Google, Facebooki, Instagramy i tak dalej. Wiem, że wy tutaj zawodowo takie rzeczy produkujecie, ale są też sytuacje, w których powiedzmy sobie szczerze, ludzie może nie zdają sobie sprawy, że zostawiają ślady cyfrowe. Prowadząc samochód, jeżeli macie samochód nowoczesny, on też będzie produkował dane. Często także są takie sytuacje, kiedy wydaje nam się, że danych nie produkujemy, a jednak je produkujemy. Na przykład, kto tutaj w tej sali ostatnio na nietrzeźwo próbował napisać list do swojego ex albo swojej ex? Ręce w górę. No, przyznajcie się, dziękuję bardzo. Dziękuję, mamy tutaj dwóch odważnych, trzech, czterech. Kto tego listu nie wysłał na koniec? Bardzo dobrze. To jest bardzo zły pomysł taki list wysyłać. Nie należy tych listów wysyłać. Brawo. Ale jeżeli korzystaliście z jednego z typowych interfejsów webowych, z berł webowych, na przykład z Facebooka albo z Gmaila, myślę, że wielu z was pewnie sobie nie zdaje sprawy, ale ta wiadomość, ten post, którego nie wysłaliście, też został zapisany i jest teraz częścią waszego profilu. Dlaczego? Dlatego, że list, którego zdecydowaliście się nie wysłać, jest zapewne dużo bardziej, zawiera dużo więcej o was informacji niż te listy, które na co dzień wysyłacie. Więc nie da się dzisiaj uciec od zostawiania śladów cyfrowych. Nawet jeżeli wyrzucicie telefon, potniecie kartę, zamkniecie konto bankowe i wyniesiecie się w Bieszczady, czy prędzej czy później jakiś bloger tam was znajdzie i o was zacznie blogować i wasze zdjęcia w internecie się z powrotem znajdą. I amerykańscy naukowcy ocenili, oszacowali w 2012 roku, że takich danych zostawiamy 500 megabajtów dziennie średnio na osobę. I to uwzględnia ludzi, którzy są za starzy albo za młodzi, żeby korzystać z Instagrama oraz ludzi, którzy nie są podłączeni do internetu. Więc wy zapewne w tej sali tutaj w 2012 roku zostawiliście danych jeszcze więcej. I teraz, żeby pomóc wam sobie wyobrazić, jak dużo tych danych zostawiamy,
Zróbmy taki eksperyment mały, myślowy. Wyobraźcie sobie, że chcielibyśmy zapisać na papierze, zrobić kopię zapasową, papierową jednego dnia danych, które ludzkość produkowała w 2012 roku. A4, Times New Roman, 12, obustronnie. Jaki wysoki będzie stos papieru zawierający tylko jeden dzień danych, które ludzkość wyprodukowała? Do Księżyca. Pięknie, jesteśmy na dobrej skali. Więcej niż do Księżyca. Więcej niż do Księżyca jest powrotem. Ten stos będzie jak stąd do Słońca 4 razy. No, przepraszam, że cię tutaj uprzedziłem. Musisz być szybsza następnym razem. Jak do Słońca 4 razy, ale pół punkta za dobre chęci. No i znowu amerykańscy naukowcy ocenili, że oczywiście tych danych zostawiamy coraz więcej i w 2025 roku przeciętny człowiek będzie produkował 62 gigabajty danych, czyli ponad ile? 120 razy więcej, tak? Nie tak. Tak, 120 razy więcej. Jakbyśmy to wszystko chcieli zapisać na płytach DVD, bo już Puszczy Białowieskiej nie ma, cały papier zużyty, to 105 tysięcy kilometrów taki stos płyt DVD miałby, już nie będę was tutaj męczył, pytaniami, czyli bardzo dużo danych. Co jest dobrym wstępem do tego slajdu? Co to jest, proszę państwa? Ciężarówka, dziękuję bardzo. To jest rzeczywiście ciężarówka, brawo dla tego pana tutaj. To jest ciekawa, jest to ciekawa różnica kulturowa. Jak ten slajd się pokazuje w Stanach, to w ogóle nie muszę zadawać pytania. Ktoś na widowni od razu mówi, to jest wspaniała ciężarówka. W Europie często ludzie nie wiedzą, ja mogę tutaj i 10 sekund czekać i nikt nie tutaj nie zaproponuje, że to jest ciężarówka, ale to jest także odpowiedź Amazonu na przenośny dysk. 100 petabajtów, zajmuje to 10 dni, żeby to załadować danymi. I teraz pytanie tutaj do pani, dlaczego, właśnie do pani, która była za późno ostatnio, po co Amazon wozi te dane z ciężarówkami? Szybciej była odpowiedź tutaj z drugiego albo trzeciego rzędu, to jest właściwa odpowiedź. Nasze możliwości produkowania danych rosną dużo szybciej niż nasze możliwości przesyłania tych danych przez internet. Więc okazuje się, że szybciej te dane po prostu przesłać ciężarówką. No i jest jeszcze jeden powód, mianowicie taki, że jest dużo bezpieczniej. Jak przesyłacie dane przez internet, to nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale te dane będą, szczególnie jeżeli macie coś ciekawego albo ważnego do powiedzenia, to ktoś tam będzie słuchał, nawet jak sobie z tego nie zdajecie sprawy. No i te dane wozimy tymi ciężarówkami dlatego, ponieważ one są coraz bardziej wartościowe. Niektórzy, jak tutaj widzicie na przykład na okładce The Economist, proponują nawet, że jest to nowy olej. Teraz dlaczego te dane są takie wartościowe? To retoryczne pytanie, na pewno wszyscy wiecie, więc odpowiem na nie sam. Mianowicie, tak jak kiedyś olej, a do dzisiaj nawet, używany jest do napędzania silników spalinowych i naszych gospodarek, tak okazuje się, że duże ilości danych, które produkujemy w tym momencie, są używane jako paliwo do algorytmów i sztucznej inteligencji, pozwalającej tej sztucznej inteligencji robić nam różne bardzo ciekawe i pożyteczne rzeczy, tak jak na przykład przewidywać przyszłość. Zdajecie sobie na pewno sprawę, że jest bardzo dużo firm teraz dookoła, które zajmują się albo wydobywaniem, albo generowaniem danych. I są takie oczywiste przypadki jak Facebook czy Google. Mamy takie powiedzenie w Kalifornii, że jak nie płacisz za usługę, to oczywiście jesteś ty produktem. I to w przypadku takich właśnie usług jak Facebook czy Google jest dosyć oczywiste, ale okazuje się, że coraz większa ilość firm zajmuje się czy przechodzi właśnie na taki model zarabiania pieniędzy. Pytanie następne do was, proszę państwa. Kto na tej sali ma kartę kredytową? Ręce do góry, bardzo proszę się nie wstydzić, nie będę pinów zbierał. Dzisiaj jeszcze, kto płaci za swoją kartę kredytową?
No, proszę Państwa, musicie troszeczkę zrobić lepszy research w internecie, bo firmy Visa i Mastercard oraz banki bardzo chętnie zapłacą Wam za to, żebyście ich kartę kredytową nosili ze sobą. Dlaczego? Dlatego, ponieważ oni zmienili swój model biznesowy. Te firmy zaczęły jako firmy, które oferowały usługi finansowe, tą magiczną plastikową kartę, którą można za rzeczy różne płacić, a w tym momencie te firmy zmieniły się w Consumer Insights Company, w firmy, które oferują wiedzę na temat konsumentów. Dziękuję tutaj za bardzo miłe tłumaczenie. Ta wiedza na temat konsumentów, na wasz temat, jest bardzo wartościowa, jest sprzedawana nie tylko supermarketom czy firmom badania rynków, ale także na przykład Facebookowi, który łączy takie dane z waszej karty kredytowej, z waszymi danymi z Facebooka, aby lepiej was targetować różnymi reklamami. I jest cała masa innych przykładów. Tesla definiuje się nie jako firma, która produkuje samochody, tylko definiują się oni jako firma, która produkuje dane. I te dane w ich przypadku, oni oczywiście was za samochód szczarżują też bardzo chętnie, ale na koniec dnia oni uważają, że największą wartością z tego, że wy tym samochodem Tesli jeździcie, poza szpanem, jest oczywiście jeszcze to, że produkujecie dla nich dane. I te dane mogą się im na przykład przydać do tego, żeby stworzyć lepsze algorytmy do samochodów, które się same prowadzą. Ciekawy fakt, Google, które próbuje zrobić to samo, ma inżynierów, którzy jeżdżą tymi samochodzikami Google'a po parkingu i wydają na to całą maszę pieniędzy, żeby te dane zebrać do usprawnienia tych swoich autonomicznej jazdy systemów, ale robią to oni w sposób, można powiedzieć, prehistoryczny. Tesla rozwiązała ten problem dużo lepiej. Nie dość, że dużo więcej tymi samochodami jeździ i generuje dane, to jeszcze płacą za ten niesamowity przywilej. No i pytanie teraz jest takie, po co komu te wszystkie dane? Jak wspomniałem wcześniej, przydają się one do tego, żeby przewidywać przyszłość albo też lepiej rozumieć rzeczywistość, która nas otacza. I na pewno zdajecie sobie sprawę, że teraz na przykład na giełdzie głównie grają komputery ze sobą, algorytmy, które starają się przewidywać przyszłe ceny akcji, obligacji i tak dalej i sprzedawać, kupować, zastępując w tych działaniach ludzi, którzy kiedyś tym się zajmowali. Macie też na pewno świadomość, że w medycynie, tłumaczę sobie teraz w głowie, przepraszam najmocniej, ale będzie lepiej, że w medycynie także algorytmy teraz są bardzo szeroko używane. Dobry przykład pochodzi z badań, które w zeszłym roku pokazały, iż zdjęcie zrobione smartfonem waszego pieprzyka jest algorytm w stanie dużo lepiej ocenić, czy jest ten pieprzyk groźny i się może przerodzić w raka skóry, niż dermatolog z 20-letnim doświadczeniem. Co jest dosyć przykrą wiadomością dla dermatologów oczywiście i wielu ludzi się właśnie zaczęło teraz zastanawiać, czy jest etycznym szkolić więcej dermatologów, jeżeli okazuje się, że możemy ich zastąpić prostym algorytmem i telefonem komórkowym, ale oczywiście są to też wspaniałe wiadomości dla ludzi, którzy dotychczas nie mieli dostępu do dobrej opieki zdrowotnej. Ludzi z krajów rozwijających się, ludzi, którzy w Ameryce, którzy nie mogli sobie pozwolić na wizytę u lekarza. Więc pokazuje to, to jest taki dobry przykład zalet i wad nowych algorytmów i zależy to oczywiście od tego, gdzie się siedzi. Teraz ja jestem psychologiem z wykształcenia i ja takie dane wykorzystuję do tego, żeby nauczyć się więcej o psychologii i zachowaniu człowieka. Takie dwa moje główne obszary badań to jest przewidywanie waszego przyszłego zachowania, czy nie waszego, ale moich osób badanych oraz także staraniem się udowodnić czy pokazać, że patrząc na dane cyfrowe, na ślady cyfrowe, możemy odkryć fakty o ludziach, możemy odkryć ich intymne cechy, których oni raczej wcale by nie chcieli nam dobrowolnie pokazać. I w swoich badaniach często wykorzystuję facebookowe lajki, dlatego iż są to bardzo
typowy, jest to bardzo typowy rodzaj śladów cyfrowych, bardzo podobny do wielu innych śladów cyfrowych. Lajkując coś na Facebooku, zostawiacie podobny ślad cyfrowy do śladu cyfrowego, który zostawilibyście kupując coś w internecie, słuchając muzyki na Spotify albo wchodząc na czyjegoś bloga. Tworzycie połączenie między contentem a waszym profilem na Facebooku. Teraz patrząc na to konto tutaj tego anonimowego użytkownika i na jego 4 lajki dotyczące filmów, nie musicie być psychologiem ani wielkim znawcą teorii na temat filmów, żeby postarać się przewidzieć, jaki jest gust dotyczący filmów tego użytkownika. Prawda? Każdy z nas byłby w stanie doradzić temu użytkownikowi, jaki film on mógłby jeszcze chcieć zobaczyć. Teraz coś, w czym ludzie nie są za dobrze, a okazuje się, że algorytmy są świetne, to postaranie się ekstrapolować z tych lajków dotyczących filmów czy lajków dotyczących muzyki, aby przewidzieć inne cechy. Trudno by wam było na przykład ocenić, jakie są moje poglądy religijne albo polityczne, albo jaka jest moja orientacja seksualna, albo czy jestem fanem Pepsi czy Coca-Coli, patrząc na te 4 lajki dotyczące filmów. Okazuje się, iż algorytmy są w stanie to zrobić dużo lepiej, dużo dokładniej niż ludzie. I ponieważ tutaj już gadałem trochę za długo dzisiaj, to pokażę wam krótki filmik. Jest ten film po angielsku, ale też mam nadzieję, że sobie tutaj wszyscy poradzimy. Nie było tłumaczenia chyba... Było tłumaczenie na forum. Czy będzie też tłumaczenie teraz na filmik? No jeżeli będzie, to wspaniale, jeżeli nie, to bardzo przepraszam. Zaczynamy. Now clicking like on Facebook is something most of us do without thinking. The University of Cambridge over in London actually did a study of what people like on Facebook to try to determine facts about them that they wouldn't otherwise know. So they didn't just look at the products, the movies, the bands that people like. They also looked at the status updates that people liked, the photos that people liked, and they were able to draw some really, really interesting conclusions about all of your likes that you're clicking can tell more about you than you might have realized, from your political values to your religion to your gender to your happiness to your age. In fact, some parts of your identity can be predicted with 95% accuracy. Accuracy was lowest, about 60%, when it came to predicting whether a user's parents were still together when they're 21. People whose parents divorced before they were 21 tended to like statements about relationships. Drug users were ID'd with about 65% accuracy, smokers with 73%, and drinkers with 70%. Sexual orientation was also easier to distinguish among men, 88% right there. For women, it was about 75%. Gender, by the way, race, religion, and political views were predicted with high accuracy as well. For instance, white versus black, 95%. The findings have alarmed privacy campaigners who fear this research could be used to commercially exploit users. So keep in mind that just because you think you're not revealing a lot of personal details on Facebook, you're still spreading the word to the outside world as well as those online marketers. Volunteers with few friends liked walking with your friend and randomly pushing them into someone or something. Hey, it's not their fault they don't have friends. Everyone they know keeps getting randomly pushed into traffic. High IQ corresponds to liking Mozart, science, and the Colbert Report. Search indicated people who like Harley-Davidson motorbikes are generally of low IQ. We thought we'd better offer a right to reply. I'd say our average customer is probably more intelligent than most, and we've certainly got a lot of customers who are, well, people from Cambridge University for a start. A like on Facebook can reveal if you're a gay man. Yeah, especially if what you choose to like is penises. That's my wife walking in. I'm like, oh! It's a joke. Okay. By the way, don't be an idiot and think that if somebody clicked on Wicked the Musical that they're gay automatically, or they clicked on Harley Davidson and they're stupid automatically. Ironically, that would make you stupid.
No więc jak tak Państwo widzieli, możemy z tych facebookowych lajków, które dla ludzi nie są aż takim dobrym źródłem informacji, możemy użyć algorytmy, żeby odkryć, przewidzieć bardzo szeroką gamę cech, które zwykle wydają nam się intymne, które większość ludzi nie chciałaby się wcale z nikim publicznie podzielić. Okazuje się, iż wasze lajki facebookowe dla bardzo prostego algorytmu są dobrym na ten temat źródłem informacji. No i teraz pytanie jest oczywiście, jak taki algorytm działa. Ja tutaj mam takie krótkie równanie, które wam to wszystko zaraz wyjaśnię, ale zanim się skupimy na tym równaniu, to zaraz wrócimy do niego, nie ma problemu. To jeden przykład. Wyobraźcie sobie anonimowego użytkownika Facebooka. Nie wiecie o nim absolutnie nic. Wiecie tylko jedną rzecz, że ten użytkownik polubił markę Hello Kitty. Czy możecie zgadnąć, jaki jest wiek oraz płeć tego użytkownika? Przepraszam? Taki seksizm w Polsce wiecznie żywy. W rzeczywistości gościem, który ma najwięcej zabawek Hello Kitty na świecie, jest ten tutaj emerytowany Japończyk. Ale poza tym jednym gościem, rzeczywiście masz rację. 99% użytkowników, którzy polubili Hello Kitty, to są rzeczywiście młode kobiety. Więc jeżeli nie wiecie o kimś nic, tylko że polubił Hello Kitty, to można bezpiecznie założyć, że jest to kobieta i w 99% przypadków będziecie mieli rację. Teraz, czy ta kobieta, ona pracuje w wojsku, czy pracuje w sprzedaży? Sprzedaży. W wojsku coś sprzedaje. No, pracuje głównie w sprzedaży ta kobieta. Czy ona jest użytkownikiem iPhone'a czy peceta? iPhone'a, oczywiście żaden prawdziwy fan Hello Kitty nie zniżyłby się do poziomu peceta. Myślę, że jak tutaj zobaczyliście, jest to dobry przykład na to, że nie musicie być algorytmem, ani nawet psychologiem, żeby być w stanie na podstawie jednego facebookowego lajka określić z dużą dokładnością całą gamę demograficznych i psychologicznych cech danego człowieka. I oczywiście w rzeczywistości rzadko się zdarza, żeby lajki były aż takie łatwe jak Hello Kitty. I tu dobrym przykładem jest Forrest Gump. Jak spojrzymy tutaj na rozkład płci i wieku ludzi, którzy lubią Forresta Gumpa, to widać rzeczywiście, że jest troszeczkę bardziej popularny pośród mężczyzn oraz pośród mężczyzn w szczególności powyżej 35 roku życia, takich jak ja na przykład. Więc nie jest to tak, że Forrest Gump zupełnie nie ma żadnej informacji, nie podaje wam żadnej informacji na temat osoby, która tego Forresta Gumpa lubiła, ale ilość tej informacji jest dużo mniejsza. Teraz, co ciekawe, algorytmy radzą sobie z takimi zadaniami znakomicie, z którymi ludźmi tutaj ludzie mieliby duży problem. Algorytm może zrobić dwie rzeczy, które ludzie mieliby dużą trudność. Po pierwsze, ponieważ algorytm może patrzeć na dane milionów użytkowników, którzy lubią lub nie lubią Forresta Gumpa, jest w stanie taki algorytm odkryć statystyczne zależności, które dla zwykłego człowieka, przeciętnego człowieka nie byłyby widoczne. Zapewne nie chodzicie z notatnikiem i nie zapisujecie statystyk na temat, którzy z waszych znajomych lubili Forresta Gumpa, dlatego trudno by wam było taki sobie właśnie, co to będzie, bar chart, jaki będzie bar chart po polsku? Taki wykres słupkowy, bardzo ładnie, dziękuję. Taki wykres słupkowy, trudno byłoby go wam sobie w głowie wyrysować. Co więcej, mimo iż jest tutaj jakaś ilość informacji, to fakt, że ktoś lubi Forresta Gumpa, nie pozwala wam z taką samą pewnością, jak fakt, że on lubi Hello Kitty, odgadnąć jego płeć czy wiek. Teraz algorytm ma tutaj znowu przewagę nad człowiekiem, ponieważ algorytm może spokojnie spojrzeć na dziesiątki, setki czy tysiące śladów cyfrowych danej osoby i to ziarenko informacji z każdego z tych śladów wycisnąć i zebrać to razem do kupy, aby stworzyć bardzo dokładny profil danej osoby. Jak dokładny taki profil? Na wideo widzieliście kilka liczb dotyczących różnych
predykcji, to dobre słowo po polsku, taka predykcja? Predykcji, dziękuję, które model robi, ale ja tutaj wam pokażę przykład troszeczkę innego rodzaju, który opiera się na osobowości. W tym badaniu rozdaliśmy kwestionariusze osobowości wielu tysiącom ludzi, 50 tysiącom ludzi, jeżeli dobrze pamiętam. I oni te kwestionariusze osobowości dla nas wypełnili, dzięki czemu mogliśmy wliczyć ich wyniki, ich profile osobowości, a potem postaraliśmy się zbudować model oparty na ich facebookowych lajkach, żeby te wyniki przewidzieć. I co tutaj macie na tym wykresie, to jest dokładność modelu, którą macie tutaj na pionowej osi, a ilość lajków na danej osobie profilu. Jeżeli mielibyśmy tutaj jakichś psychologów osobowości, to na pewno byłoby jakieś wow, bo to są wspaniałe wyniki, ale postaram się, żebyście mnie docenili tutaj na tym slajdzie troszeczkę bardziej, bo dobrą ilustracją tego, jak dokładne są te predykcje, jest porównanie tych predykcji z różnymi innymi naszymi podejściami do tego, żeby taką osobowość określać. I tutaj dobrą miarą osobowości są inni ludzie. My jesteśmy wspaniałą, chodzącą maszyną do oceniania innych ludzi osobowości. Jest wiele badań pokazujących, że nawet po kilku sekundach interakcji z nowym człowiekiem jesteśmy w stanie jego osobowość z całkiem przyzwoitą dokładnością odgadnąć. I oczywiście im więcej czasu z taką osobą spędzamy, tym lepsza nasza ocena, tym dokładniejsza nasza ocena osobowości tej osoby się stanie. I w tym badaniu znowu wzięliśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, zmierzyliśmy ich osobowość kwestionariuszem, a potem poprosiliśmy znajomych i krewnych oraz też małżonków tych ludzi, aby także wypełnili kwestionariusz w ich imieniu. Czyli tak na przykład, jakbym przyszedł do was teraz po tym moim wystąpieniu, rozdał wam kwestionariusze osobowości i poprosił, żebyście wypełnili je, starając się przewidzieć, jak ja bym odpowiedział na te pytania. I oczywiście im dłużej mnie znacie, im lepiej mnie znacie, tym lepiej będzie w stanie na takie pytanie odpowiedzieć. No i teraz pytanie do was, ile lajków musimy dać algorytmowi, żeby był on w stanie przewidzieć danej osoby odpowiedzi na kwestionariusze osobowości tak samo dokładnie, jak tej osoby kolega z pracy? 10, 20. No dobrych masz kolegów z pracy, bo w Ameryce tylko 10 wystarczy i już algorytm jest lepszy niż kolega z pracy. Teraz, żeby być tak dokładnym jak przyjaciel albo członek rodziny, wystarczy około 70 do 100 paru facebookowych lajków. I teraz najdokładniejszą ocenę waszej osobowości może przedstawić wasz małżonek, który zna was przez długi okres. Jeżeli się niedawno wyszliście za mąż albo żeniliście, to jeszcze dużo uwagi wam poświęca. Macie z nim rozmowy intymne, przechodzicie z nim przez dobre czasy czy z nią i przez złe czasy. Czyli można by powiedzieć, że wasz małżonek zna was zapewne najlepiej. Lepiej niż wasi przyjaciele, lepiej niż wasza rodzina. I okazuje się, że jest to prawda. Małżonkowie znają was lepiej niż inni członkowie waszej rodziny, a jednak wystarczy około 250 facebookowych lajków i bardzo prosty model, aby komputer znał was lepiej niż wasza własna żona albo wasz własny mąż. I być może także lepiej niż wy sami siebie znacie w rzeczywistości. Teraz jak mówię, wy znacie siebie, to oczywiście ludzie protestują, jak komputer może mnie tak dobrze znać. To jest oczywiście niemożliwe, poznanie kogoś to jest dużo więcej niż potrafienie ocenić jego osobowość. Ale moja odpowiedź byłaby tu taka, jeżeli postaramy się zdefiniować fakt znania kogoś i tą definicję możemy przyjąć następującą. Jeżeli ja kogoś dobrze znam, to jestem w stanie przewidzieć jego zachowanie w nowej sytuacji. Jeżeli mam dobrego przyjaciela, znam go dobrze, wiem, co mogę po nim oczekiwać w sytuacji, kiedy jest nowa impreza, albo nowa sytuacja, albo nowe zadanie w pracy. Okazuje się, że jeżeli zdefiniujemy znanie kogoś w ten sposób, komputer zna was lepiej niż wasz małżonek, bazując na bardzo prostym modelu opartym na 250 lajkach. I
Te badania nie są oczywiście ograniczone tylko do laboratorium. Od wielu lat istnieją produkty i firmy używają takie modele, aby określić intymne cechy, w tym osobowość użytkowników. Jest to wykorzystywane w marketingu, w politycznym marketingu także oraz w psychologicznych innych zadaniach, takie jak na przykład zatrudnianie ludzi, selekcja i rekrutacja, maczowanie. Jak się mówi maczowanie po polsku? Maczowanie. Maczowanie się mówi maczowanie i maczowanie ludzi z właściwym miejscem pracy. I zachęcam was bardzo po tym, może nie teraz, ale później, zachęcam was, żebyście odwiedzili stronę applymagicsauce.com. Tam możecie sprawdzić, jaką osobowość model ocenił u was na podstawie waszych facebookowych lajków. Przepraszam, jeszcze będzie na ostatnim slajdzie, dobra? I teraz oczywiście facebookowe lajki nie są wcale najlepszym czy najbardziej odkrywającym czy intymnym rodzajem śladów cyfrowych. Dlaczego? Dlatego, że zdarzają się one, czy odbywają, czy lajkujemy w przestrzeni publicznej. Wiele innych śladów cyfrowych zostawiamy w bardzo, czy w bardziej intymnych sytuacjach, na przykład podczas używania przeglądarki internetowej, czy wyszukiwarki internetowej. Podczas gdy jesteście w stanie kontrolować, co lajkujecie, a czego nie lajkujecie na Facebooku i zapewne nie lajkowalibyście czegoś zbyt intymnego, czy zbyt przedstawiającego, czy odkrywającego wasze cechy intymne, którymi nie chcielibyście się z nimi dzielić, takiego wyboru nie macie, gdy korzystacie z na przykład z wyszukiwarki, z przeglądarki, czy ze swojego telefonu, który także cały czas zapisuje wasze dane. I tutaj dobrym przykładem na inne ślady cyfrowe, które mogą być wykorzystywane do tego, żeby wasze intymne cechy odkrywać, są zapisy języka, które używacie w rozmowach, czy to tekstowych na Twitterze, czy to głosowych, a teraz bardzo wygodnie i łatwo transkrybowanych, zapisywanych przez, dobre słowo, transkrybowanych przez wasze smartfony. I znowu nie jest to technologia, która jest tylko badana na uniwersytetach. Są produkty takie jak na przykład IBM Watson, który na podstawie tekstu, czy waszych tweetów, czy waszych postów na blogu, czy waszego języka używanego we vlogach, jest w stanie ocenić bardzo dokładnie wasze cechy psychologiczne. Coś, co kiedyś mógł zrobić tylko psycholog na podstawie dłuższego wywiadu albo dłuższego kwestionariusza. Teraz jeszcze jednym rodzajem śladów cyfrowych, które zostawiamy teraz korzystając z internetu i które okazuje się są doskonałym źródłem intymnych informacji o nas, to są cyfrowe zdjęcia naszych twarzy. I teraz jak wspominam to do swoich studentów, to zwykle tutaj jest dużo oporu z ich strony. Buntują się oni, iż oczywiście to jest na pewno to jest przesada. Jak może ktoś twierdzić, że jesteśmy w stanie z twarzy drugiego człowieka wyczytać jego intymne cechy? Metoda Ekmana podobno nie działa, ale nie sprawdzałem osobiście, ale rzeczywiście Ekman takie rzeczy też proponował. Ale też jest dużo innych przykładów na cechy, które u innych ludzi jesteśmy w stanie bardzo łatwo rozpoznać na podstawie ich twarzy. Płeć to jest coś, co rozpoznajemy automatycznie w ułamku sekundy. Jesteśmy w stanie ocenić płeć drugiego człowieka nawet na podstawie małego wycinka ich twarzy. Jeżeli pokażę wam tylko kącik oka, też bylibyście w stanie ocenić płeć danego człowieka. Co więcej, komputer też jest w stanie to zrobić i z dokładnością nie dużo mniejszą niż człowiek. No i przestał mi działać tutaj kliker. On działa z powrotem. Emocje. Emocje są intymnym psychologicznym stanem, a jednak nie mamy problemu, żeby czytać emocje z twarzy innych ludzi, także jeżeli ci ludzie starają się te emocje przed wami schować. I komputery, okazuje się, algorytmy komputerowe są też w stanie takie emocje z tej twarzy wyczytać. Jest wiele innych przykładów. Przypadłości genetyczne albo przypadłości rozwojowe. No przestał mi tu działać ten kliker zupełnie, muszę tutaj stać bliżej komputera, przepraszam was bardzo. Ale także poglądy polityczne. Który z tych gości głosował na Trumpa?
Dokładnie, bardzo, bardzo łatwo to stwierdzić. I dzieje się tak dlatego, jesteśmy w stanie ocenić intymne cechy innych ludzi z ich twarzy, dlatego że twarz jest bardzo dobrym wskaźnikiem lub odbiciem waszych genów, waszych hormonów, waszego środowiska, zdrowia, historii waszego zdrowia oraz także kulturowych wskaźników, takich jak waszej klasy społecznej czy kręgu kulturowego, w którym się znajdujecie. Teraz ludzie nie są tacy dobrzy wcale w ocenianiu innych intymnych cech z twarzy. Wspomniałem tutaj poglądy polityczne, ale poza takimi drastycznymi, można powiedzieć, przykładami, zwykle nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ktoś ma poglądy prawicowe czy lewicowe, tylko patrząc na ich twarz. Chociaż oczywiście są takie subkultury czy grupy, gdzie jest to łatwiejsze, ale jeżeli chodzi o osobę przeciętną, to nie będzie to takie łatwe. Tak samo osobowość. Jesteśmy w stanie ocenić osobowość z rozmowy z kimś, nawet bardzo krótkiej, ale bardzo trudno jest nam ocenić osobowość z czyjejś twarzy. I to może znaczyć dwie rzeczy. Może to znaczyć, że albo ta twarz nie zawiera wcale informacji na temat waszych poglądów politycznych czy osobowości, ale może to znaczyć, że nasz mózg po prostu nie wyewoluował takich umiejętności, albo nasze oczy nie są w stanie spostrzec tych cech na tej twarzy, które przekazują informacje na temat tych cech. I wydaje mi się, i moje badania wskazują na to, iż jest to raczej druga z tych opcji. Czyli po prostu to, że my nie jesteśmy w stanie ocenić czegoś z twarzy drugiego człowieka, nie znaczy, że to nie jest na tej twarzy wyraźnie wypisane. I pokażę wam tutaj taki przykład. Jeżeli patrzycie na ludzi pojedynczo, bardzo trudno ocenić jest, czy są oni introwertykami czy ekstrowertykami. To ładne słowo po polsku, tak? Wszyscy rozumieją, co to jest introwertyk, ekstrowertyk. Wspaniale. Ale jeżeli tutaj, co zrobiłem na tym slajdzie, to nałożyłem na siebie 10 zdjęć introwertycznych kobiet oraz 10 zdjęć ekstrowertycznych kobiet. I nagle nie ma tutaj nikt na pewno problemu z was, żeby stwierdzić, która z tych grup jest która. Prawda? No to teraz popatrzmy na różnicę między tymi twarzami. Widzisz, że ekstrowertyczne kobiety uśmiechają się, jest inny make-up, jest inna fryzura, ale także nie widać ich dziurek w nosie. No i pytanie dlaczego ekstrowertyczne kobiety nie mają dziurek w nosie? No mamy tutaj wspaniałego ekstrowertyka. Ekstrowertyczne kobiety, co one na pewno wiedzą jak robić, to one na pewno wiedzą jak selfie sobie zrobić. I jeżeli wiecie coś o robieniu selfie, to oczywiście robi się to tak. Taka ma ta instrukcja, informacja na przyszłość. No i oczywiście wtedy nie widać dziurek w nosie. Ale jeżeli spojrzelibyście na te twarze dokładniej, to okazuje się, że są także różnice w kształcie szczęki, w kształcie brwi, w kształcie nosa. Czyli okazuje się, że to jest nie tylko to, co robimy sobie, jak zmieniamy nasze twarze. I oczywiście, jeżeli jesteś osobą bardzo ekstrawertywną, spędzającą dużo czasu z innymi, cały czas z przyjaciółmi, gdzieś na jakiejś imprezie, to oczywiście jaką nosisz fryzurę, czy jaki nosisz make-up, się zmieni. Ale także okazuje się, że są różnice po prostu morfologiczne w twarzy, że te same hormony, te same geny i tu właściwie nauka nie za dobrze rozumie, jakie są źródła introwertyzmu i ekstrawertyzmu, ale wygląda na to, że te same hormonalne, czy genetyczne, czy inne uwarunkowania, które powodują, że jesteśmy ekstrawertyczni, także odbijają się do pewnego stopnia na naszych twarzach. Pomimo, iż ludzie, dziękuję, nie mogą tego dobrze dostrzec, to komputery radzą sobie z tym znakomicie. I tutaj macie na tym slajdzie, to jest typowa twarz ekstrowertyka i introwertyka według komputera, czyli taki komputerowy stereotyp introwertyka i ekstrawertyka. I stosując takie metody, jesteśmy w stanie stwierdzić wasz profil osobowości z dokładnością porównywalną z krótkim kwestionariuszem osobowości. I oczywiście, jak w przypadku badań dotyczących języka czy facebookowych lajków, nie są to technologie, które ograniczone są tylko do laboratoriów. Microsoft Cognitive Services na przykład udostępnia API, gdzie każdy może wysyłać zdjęcia swoje czy swoich użytkowników i dostać z tego API w zamian psychologiczne cechy, ocenione psychologiczne cechy. No oczywiście zapisują je i używają, aby usprawnić swoje modele.
taki mamy zupełnie za darmo, tak? Zupełnie za darmo. I jesteście wszyscy państwo, czy jesteśmy my wszyscy produktami. I teraz oczywiście te technologie, które pokrótce postarałem się wam przybliżyć, mają bardzo dużo różnych konsekwencji dla biznesu i społeczeństwa. I oczywiście super byłoby o różnych tych konsekwencjach porozmawiać, ale ja postaram się wspomnieć tylko o jednej, która wydaje mi się najpoważniejsza, mianowicie o końcu prywatności. Zostawiamy coraz więcej śladów cyfrowych, używając coraz więcej urządzeń i platform z jednej strony. Z drugiej strony algorytmy robią się coraz lepsze w przewidywaniu naszego przyszłego zachowania i w odkrywaniu naszych intymnych cech na podstawie tychże śladów cyfrowych. Czyli patrząc w przyszłość, wydaje mi się, że nieuniknione będzie to, że tej prywatności będzie mniej, a nie więcej. I teraz oczywiście rozmawiamy dużo, czy politycy, czy policy makers, czy ludzie, ustawodawcy i ludzie w firmach technologicznych rozmawiają dużo o tym, jak tworzyć technologię, jak tworzyć prawo takie, które pozwoli nam zachować kontrolę nad swoimi danymi, ale wydaje mi się, że jest to iluzją, bo nawet rządy, kraje nie są w stanie ochronić swoich danych, więc jest to troszeczkę, myślę, przesadą oczekiwać, iż zwykli ludzie, tacy jak my, będziemy w stanie zapewnić, upewnić się, że jeżeli ktoś, że nikt naszych danych nie ukradnie. Co więcej, nawet jeżeli dalibyście nam, czy otrzymalibyśmy pełną kontrolę nad swoimi danymi, to i tak jest dużo danych, którymi chcemy się z innymi dzielić. Wy piszecie blogi, ja sobie czasami lubię coś na Twitterze umieścić, na Facebooku, mam swoją stronę internetową. Jest to wystarczająco dużo danych do tego, żeby dobry algorytm mógł przewidzieć moje intymne cechy oraz przyszłe zachowanie. I teraz jak rozmawiamy o tym w środowisku naszej tutaj cywilizacji i środowiska zachodniego, gdzie prawa człowieka są szanowane, to zwykle ludzie myślą o końcu prywatności w kontekście marketingu. Myślą sobie, no jak mi tu prywatność się skończy, to będą mi tu pralki i zmywarki wciskali na okrągło. Ale musimy sobie uświadomić, że w innych krajach sytuacja jest dużo poważniejsza. I tutaj macie zdjęcia dwóch mężczyzn, to nie są prawdziwi mężczyźni, to są stereotypowe twarze według komputera, które opisują mężczyzn, którzy różnią się na jednej bardzo istotnej cesze. Czy możecie odgadnąć, co to jest za cecha? Przepraszam? Wiara. Bardzo dobry guess, bardzo dobre propozycje, ale nieprawidłowa tym razem. Polityka, nie polityka. Orientacja seksualna. Brawo. Okazuje się, iż prosty komputerowy algorytm jest w stanie ocenić waszą orientację seksualną z zaskakującą dokładnością, tylko patrząc na waszą twarz. W przypadku pięciu twarz, jeżeli dacie takiemu modelowi pięć zdjęć mężczyzny, to będzie on w stanie rozróżnić między gejem a osobą heteroseksualną z dokładnością ponad 90%. I teraz, jeżeli połączycie to z tą mapą, która pokazuje wam kraje na świecie, gdzie za bycie nieheteroseksualistą grozi kara śmierci, to myślę, że jest to dobra ilustracja tego, iż utrata prywatności jest w wielu miejscach dosłownie kwestią życia i śmierci. I dlatego myślę, że jest to jednym z tych zagadnień, które często są ignorowane, czy nie staramy się o nich rozmawiać poważnie, utrata prywatności, a powinniśmy się tym jak najszybciej zająć. I teraz oczywiście powinniśmy pracować nad technologiami i prawem, które da nam kontrolę nad naszymi danymi, ale musimy pamiętać, że nawet najlepsza technologia i nawet najlepsze prawo nie zagwarantują nam tej prywatności. I można powiedzieć, że skupianie się na tej rozmowie
że może jakieś nowe rodzaje enkrypcji spowodują, że w przyszłości prywatność będzie nam zagwarantowana, może tworzyć taką iluzję, że jeżeli tylko zagłosujemy na dobrych polityków i będziemy korzystać z właściwych messengerów, które przesyłają to wszystko, te całe swoje wasze rozmowy Torem czy innym zakodowanym kanałem, to że wszystko będzie wspaniale. Obawiam się, że to nie jest, że takiej gwarancji nie mamy. I im szybciej zaakceptujemy to, że idąc w przyszłość taką prywatność stracimy i prawdopodobnie stracimy ją dużo szybciej niż nam się to wydaje, tym szybciej będziemy mogli zacząć rozmowę o tym, jak nasze społeczeństwo, ale także społeczeństwa innych krajów zachęcić do tego, czy zorganizować w taki sposób, aby były one bezpiecznym i miłym miejscem do życia, nawet w sytuacji, gdzie tej prywatności zupełnie nie ma. I tutaj chciałem skończyć i zaprosić was do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Dzięki za super wykład wypełnionym mięsem, kontentem. O ile za pewnie mnóstwo krajów, mnóstwo osób będzie protestowało za zabijanie, za bycie gejem, to myślę, że jakieś przyzwolenie społeczne może się pojawić, kiedy będziemy na podstawie lajków i zachowań wyodrębniać ze społeczeństwa potencjalnych przestępców, kryminalistów. Jak daleko jesteśmy od Minority Report, takiej sytuacji, kiedy faktycznie na podstawie algorytmów jesteśmy w stanie wykryć, czy ktoś może być przestępcą? Algorytmy myślę, że są w tym temacie bardzo zaawansowane, ale czy rządy i prawodawstwo też idzie w tym kierunku? Dzięki, to jest świetne pytanie i my już żyjemy w tej rzeczywistości Minority Report. Nie tylko algorytmy są bardzo szeroko używane do tego, żeby skanować zachowanie ludzi w internecie i flagować tych, którzy algorytmowi wydają się podejrzani, ale także w takiej sytuacji jak na przykład na lotnisku. Przechodzicie dzisiaj przez bramki, bramka automatycznie robi wam zdjęcie i co pewien czas urzędnik na bramce powie, a ja tu pana losowo poproszę na rozmowę. No więc jeżeli ktokolwiek wam mówi, że losowo was prosi na rozmowę na lotnisku, to z całą pewnością was nie prosi losowo, tylko jakiś algorytm powiedział mu, że albo wasze, jak przekraczaliście granice w ostatnich tygodniach czy latach, jest może podejrzane, a teraz także w ostatnich miesiącach w Unii Europejskiej są wdrażane programy, które na podstawie waszej twarzy mogą podnieść ewentualnie alarm i zaalarmować tego urzędnika, że dana osoba jest albo bardzo zdenerwowana, albo coś innego może z nią jest nie tak. Mało znany fakt, w wielu krajach komputerowe algorytmy wykorzystywane są do tego, żeby podjąć decyzję o tym, czy zamknąć osobę w więzieniu, czy nie. Czy można powiedzieć, że algorytm decyduje teraz o wolności lub braku wolności człowieka. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w bardzo wielu okręgach, zanim sędzia wyda wyrok, to dostaje wydruk z komputera i na tym wydruku z komputera algorytm wylicza, jaka jest szansa, że dana osoba, jeżeli z tego więzienia, do tego więzienia nie pójdzie, jaka jest szansa, że ta osoba popełni przestępstwo ponownie. I teraz oczywiście na koniec dnia to sędzia tym młotkiem tam uderza i wydaje swój wyrok, ale przecież on ten swój wyrok bazuje na tym, co ten algorytm powiedział. I teraz pomyślcie o tym przez chwilę. Jeżeli sędzia nie miałby tego wydruku, to można powiedzieć, że ma pełną wolność w tym, jaką decyzję podjąć. Ale teraz w momencie, kiedy algorytm powiedział, Kosiński, jak go z więzienia wypuścicie, to 90% szansy, że popełni przestępstwo. W tym momencie odebraliśmy, można powiedzieć, temu sędziemu, czy tej sędzinie, wolność działania, dlatego że jeżeli ona czy on zdecyduje, że mi jednak puścić wolno, to jeżeli ja popełnię przestępstwo, to można do niej pójść i powiedzieć, posłuchaj, komputer ci powiedział, 90% szansy, że ten gość popełni przestępstwo, dlaczego go wypuściłaś? Więc ludzie, ponieważ ludzie się boją podejmować ryzykownych decyzji i raczej wolą ich nie podejmować, więc w sytuacji, gdy algorytm mówi, ta osoba wygląda jak przestępca, sędzia jest bardzo, bardzo rzadko się zdarza, że przestępca się temu algorytmowi sprzeciwi.
I co ciekawe, bo to brzmi dosyć nieprzyjemnie i dosyć strasznie i jest to coś, co na pewno w moim przypadku ja się bardzo z tym czuję nieswojo, ale co ciekawe, jest jeszcze druga strona medalu. Mianowicie w tych miejscach, gdzie takie algorytmy są stosowane, populacja ludzi w więzieniu się znacznie zmniejszyła. Oszacowuje się, że są w stanie sędziowie wysłać dwa razy mniej ludzi do więzienia, zachowując ten sam współczynnik przestępczości. Czyli z jednej strony mamy tutaj black box, czarną skrzynkę algorytm, której nikt nie wie, jak ona dokładnie działa, która podejmuje decyzję o tym, czy wysłać kogoś do więzienia, czy nie, ale jest to bardzo nowa dla człowieka sytuacja oraz potencjalnie niebezpieczna, ale z drugiej strony są też tego jasno widoczne zalety. Na przykład, że jesteśmy w stanie wypuścić, czy nie zamykać w tym więzieniu więcej osób. Dziękuję. Ja mam takie trochę pytanie o moralny aspekt tego wszystkiego, już abstrahując od przestępczości, no ale jeżeli jesteśmy w stanie określić na podstawie cech, czy ktoś jest homoseksualistą, czy nie, i mamy, prawda, pokazywałeś mapę, która pokazuje, jak niebezpieczna to jest wiedza, to czy to nie jest trochę podejście do problemu od nie tej strony, od której powinniśmy? Bo jeżeli jesteśmy w stanie dać komuś, kto potencjalnie wykorzysta to przeciwko innym osobom, już teraz do ręki coś potencjalnie mocno niebezpiecznego, zanim uregulujemy to, jak społeczeństwo powinno wyglądać, żebyśmy byli bezpieczni, kiedy nie mamy tej prywatności, to czy to nie jest tak naprawdę strasznie duże zagrożenie dla nas i nie wiem, czy to jest do końca... Też jak się zapatrujesz, to jest pytanie na tą kwestię. Super. Jest to dobre pytanie i takie pytanie powinno być zadane 20 lat temu. Dlatego, że dzisiaj już te modele, które mogą odróżnić pomiędzy gejem a osobą heteroseksualną, czy odróżnić pomiędzy osobą o różnych politycznych poglądach. Te modele są już dzisiaj bardzo szeroko używane. Jak przechodzicie przez bramkę na lotnisku, to tam taki model też już jest. Firmy od wielu lat zajmują się rozwojem takich technologii i uwzględniając także firmy, które są bardzo szeroko znane, jak na przykład Microsoft, i pokazałem wam screen z Microsoftu. Teraz problem jest taki, że mamy wykształconych na Zachodzie i w Europie informatyków oraz inżynierów, którzy startują swoje startupy, które zajmują się na przykład tworzeniem takich technologii, i te startupy oczywiście pracują także z rządami krajów spoza cywilizacji zachodniej. I teraz jedną z funkcji, którą takie programy tym krajom oferują, to jest pomoc w znalezieniu przestępców. I w wielu krajach, na przykład w Arabii Saudyjskiej, homoseksualizm jest także zdefiniowany jako przestępstwo. I teraz z punktu widzenia ich prawa taki program może być zupełnie legalnie wykorzystany w okropnym celu. I można powiedzieć, że jest już troszeczkę za późno, żeby się o tym może źle to powiedziałem. Lepiej późno niż wcale, o tak bym powiedział. Powinniśmy o tym natychmiast rozmawiać i natychmiast zacząć myśleć o tym, jak ten problem rozwiązać. Bo nie jest to coś, co nas czeka w przyszłości, to jest coś, rzeczywistość, w której już dzisiaj żyjemy. To teraz ja zadam pytanie, Anna Miotk. Ja jestem socjologiem, jestem też naukowcem i trochę mam takich wątpliwości, dlatego że tutaj mówisz dużo o algorytmach, o tym, jak one działają, natomiast jesteśmy na terenie nauk społecznych. I pytanie, czy prawa w naukach społecznych działają w 100% i zawsze? Czy prawa? Tak, reguły. Och, nie, oczywiście, reguły nigdy nie działają w 100% w żadnych naukach, wydaje mi się. Nawet w fizyce reguły nie działają w 100%. I oczywiście na przykład w te algorytmy, które są przygotowane do tego, żeby odróżniać przestępców od nieprzestępców albo odróżniać gejów od niegejów, te algorytmy przez te rządy przygotowane będą popełniały błędy. No właśnie. Tylko teraz takie pytanie, czy rząd Arabii Saudyjskiej się będzie tak bardzo tymi błędami przejmował? Ja się będę nim przejmował, jestem naukowcem i ty także. Ale obawiam się, że rząd Arabii Saudyjskiej radośnie sobie taki algorytm będzie wykorzystywał. No więc właśnie, jest takie ryzyko. Poza tym cały czas taki główny wątek dyskusji o big data, bo tutaj jesteśmy też na tym obszarze, jest taki, że no właśnie można czasami popełnić błąd, bo analizując tylko zachowanie człowieka i tylko dane na temat człowieka, nie znając jego rzeczywistej motywacji, jesteśmy właśnie się w stanie pomylić, czyli na przykład sklasyfikować kogoś jako terrorystę, a on się okaże korespondentem wojennym. Była taka historia, nie potrafię podać źródła.
Też kolejna rzecz, ponieważ ja już wchodziłam wcześniej na twoją stronę, bawiłam się testami, bawiłam się algorytmem i moja obserwacja jest taka, że właśnie w moim przypadku on nie zadziałał, dlatego że po pierwsze nietrafnie rozpoznał niektóre cechy osobowości, chociażby to, że wskazał mi światopogląd ateistyczny, co było dość zabawne, więc tutaj mam takie wrażenie, że on jest skalibrowany pod amerykańskie fanpage i pod Amerykanów, nie pod lokalny rynek. Dlatego, że gdyby faktycznie przeanalizował to, co ja mam w polubieniach, no to by wyszło coś zupełnie innego. To jest raz. Druga rzecz też jest taka, że wiele osób mi mówiło, że słuchaj, my lubimy fanpage'e, które nie są zgodne z naszymi poglądami. Ja mówię, a po co? No żeby z nimi dyskutować. Czyli no, często ludzie robią coś, co jest tak naprawdę na przekór ich światopoglądowi. I też jeszcze kwestia tego, jeszcze taki jeden wątek. A może będziemy to kontynuowali w kuluarach, natomiast ja powiem. Ja kiedyś pracowałam w monitoringu mediów i myśmy mieli też w branży taką fazę fascynacji algorytmami. To się nazywa Automated Sentiment Analysis, czyli automatyczna analiza wydźwięku po polsku. No i tam była taka historia, że wszystkie firmy wprowadzały, że da się określić, czy ktoś mówi pozytywnie, czy negatywnie o marce i to jest takie bardzo trafne. Po paru latach na rynku okazało się, że wcale nie i klienci się mocno rozczarowali, czyli że algorytm pokazuje jakąś prawidłowość, no natomiast on jest nie do końca trafny i nie działa w 100%. Więc gdzieś jednak ja myślę, że ten obszar wolności jest. Bardzo dziękuję za to pytanie, czyli mówisz, że po prostu masz nadzieję, że jednak komputery nas tutaj i algorytmy nie zdominują w najbliższych kilku latach. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Algorytmy, tak samo jak inne urządzenia, nie są w 100% skuteczne. Mamy, można dużo przykładów mnożyć błędów, które się w tworzeniu czy w wykorzystaniu takich algorytmów pokazują. Ale dwie rzeczy myślę powiem, z którymi chyba większość ludzi się zgodzi, że po pierwsze widzimy ogromny postęp w jakości algorytmów i stają się one coraz dokładniejsze i coraz potężniejsze z każdym rokiem. Po drugie, zawsze oceniając jakość algorytmu, powinniśmy zastanowić się nad alternatywą. I teraz dobrym przykładem na przykład są algorytmy, które są wykorzystywane w maczowaniu ludzi z pracą. Czyli po prostu zastępują powoli ludzkich rekruterów w tym, żeby wybrać właściwą osobę na daną pozycję. I te algorytmy, nie ma żadnych wątpliwości, nie są perfekcyjne. Zdarza się, że są uprzedzone względem płci, rasy lub wieku i tak dalej. Zdarza się, że podejmują one suboptymalne decyzje. Ale jedną rzecz, którą wiemy już dosyć dokładnie dzisiaj, jest to, że te niedokładne, nieperfekcyjne algorytmy są lepsze od alternatywy, czyli człowieka. Bo oczywiście zdarza się, że algorytmy są niedokładne, ale wiecie, kto jest prawie zawsze niedokładny, wiecie, kto prawie nie zawsze. Wiecie, kto zawsze będzie rasistą i seksistą i ageistą? Człowiek. Nie ma od tego żadnej ucieczki. I dlatego właśnie od wielu lat, bo tu jest ludzie, jak mówią o algorytmach, wydaje się ludziom często, że to jest nowy fenomen. To nie jest nowy fenomen. Pomyślcie, jeżeli mówimy o wykorzystaniu algorytmów do wydawania wyroków sądowych, to absolutnie nie jest nowe zastosowanie czy nowa rzecz, dlatego że jeżeli myślicie o prawie, prawo jest algorytmem. Kiedyś, tysiące lat temu, siedział wódz wioski na stołku, jak miał, albo na kamieniu, jak nie miał, i wydawał decyzję, co tu z człowiekiem, który się źle zachował, zrobić. I jako cywilizacja doszliśmy do wniosku w pewnym momencie naszego rozwoju, że zamiast mieć te subiektywne decyzje tych wodzów różnych na temat wolności czy niewolności, czy życia, czy braku życia człowieka, lepiej wprowadzić algorytm, żeby rozwiązywał nam te problemy, czyli prawo. I można powiedzieć, że już dzisiaj prawo stało się tak skomplikowane, że wielu ludzi, nie, uwzględniając prawników, za bardzo i w pełni tego prawa nie jest w stanie zrozumieć. Czy można by powiedzieć, że już prawo jest black box, jest czarną skrzynką. I ten algorytm kolejny komputerowy, który teraz jest coraz więcej, jest wykorzystywany do tego, żeby pomagać w podejmowaniu tych decyzji, jest tylko kolejnym krokiem
w tej ewolucji. I krokiem w drugi ja wcale nie jestem podekscytowany i zadowolony tak bardzo, mam swoje wielkie obawy, ale krokiem, który wydaje się nieunikniony. Mogę jeszcze? A ja obiecuję, że będę też w kuluarach, nigdzie nie uciekam, więc musimy też tutaj, bo już jesteśmy po czasie długo, więc umówmy się po prostu, że na wszystkie pytania chętnie odpowiem po czasie. Dzięki.